Paulina Smaszcz potwierdza, że nie zostanie babcią i żywi backslash niech się dzieją dobre rzeczy, z ich już wystarczy backslash. Ostatnie miesiące były dla Pauliny Smaszcz dość intensywne. Krytyczne wypowiedzi pod adresem Macieja Kurzajewskiego oraz kilku rodzimych celebrytek wywołały medialną burzę, która dopiero niedawno dobiegła końca. Teraz kobieta petarda zapewnia, że nie zamierza już kontynuować tyrady przeciwek mężowi i skupia się na trosce o własne zdrowie. Po serii medialnych przepychanek i oskarżeń pod adresem Macieja Kurzajewskiego do Pauliny Smaszcz znów uśmiechnęło się szczęście. Jak informował Super Express, 25-letni synek z małżonków i jego żona oczekują na narodziny wspólnej pociechy. Franciszek i Laura mają niebawem przywitać na świecie córkę, a tabloid utrzymywał, że kobieta petarda nie posiadała się z radości po tych wieściach. Franciszek niedługo zostanie tatą? Nowa pociecha w rodzinie Kurzajewskich pojawi się już za chwilę. Paulina jest bardzo szczęśliwa z tego powodu. Tym bardziej, że jej pierworodny syn będzie miał dziewczynkę. A ona zawsze marzyła o wnuczce, którą będzie mogła kochać i rozpieszczać, pisał dziennik. Wówczas poproszono Paulinę o komentarz, a ona taktownie stwierdziła, że jest za wcześnie, żeby o tym mówić publicznie. Nie wiemy co prawda, ile czasu minęło od wspomnianej wypowiedzi. Ale wygląda na to, że ten moment nadszedł dość szybko. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz Smaszcz kolejny raz odniosła się do sprawy. W rozmowie ze Światem Gwiazd matka dzieci Macieja Kurzajewskiego potwierdza, że Franciszek i Laura rzeczywiście oczekują na narodziny pierwszej pociechy. Zapewnia też, że to dla niej ogromna radość, ale muszą być ostrożni. Tak, to prawda. To najpiękniejszy prezent na 50 urodziny, jaki mogłem sobie wymarzyć. Musimy być jeszcze ostrożni, bo termin jest dopiero za jakiś czas, ale ja już jestem cała w skowronkach, wyznała. Jednocześnie Paulina patrzy w przyszłość z optymizmem i wierzy, że ostatnie, i niekoniecznie pozytywne, wydarzenia wkrótce ustąpią miejsca nowym i lepszym. Perspektywa zostania babcią ma być dopiero początkiem. Nie mogę się doczekać. Niech już tylko się dzieją dobre rzeczy, z ich już wystarczy, wyraziła nadzieję. Spełni się w roli babci petardy,